Cześć wszystkim! Znowu Pony 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dodatek Biała Marchia. Dobra. W ostatnim odcinku zwiedziliśmy resztę, jak się nazywa, rdzawego lasu. Nie spotkaliśmy tam nic ciekawego, poza paroma wampirami i ogrami. Oraz zeszliśmy do jaskini ogrów, którą zwiedzamy. Znaleźliśmy jedne wrota, które są zamknięte na klucz. Póki co znaleźliśmy całą masę ogrów, których zmieniliśmy stan skupienia na martwy ogr. No tak, wynajdujemy takie rzeczy. Okej, dobra, tu jest zejście do dolnej pieczary. Okej, dobra, no to zejdźmy. Tak, nie mamy żadnego klucza, żeby te drzwi otworzyć, więc może tam znajdziemy ten klucz. Okej, coś się długo ładowało, więc tak, to jest całkiem spora mapa. Dobra. W takim razie troszkę tu pobędziemy. Tak, co z drużyną będziemy się skradać, żeby ponownie, żeby mieć jakąkolwiek szansę znalezienia jakichś pułapek. To krzyczy aż, to miejsce aż krzyczy od pułapek. Na górnym poziomie nie spotkaliśmy żadnych, ale... Aha. Ale myślę, że to nie musi być reguła. Okej. Okej. Zajmijcie się nim. Ty zajmiesz, zgarmiesz kogoś. Powiedzmy, zajmiesz się tym kanonierem. Okej. I drugi kanonier się również na ciebie zajął. Ale spoko, dasz sobie radę, Eder. Okej. Możesz rzucić dezintegrację, możesz na tego drugiego kanoniera, spoko. Okej. Lanca. Świetnie. On jest zdezintegrowany. Strzelaj dalej do niego. Okej. Tak, ci kanonierzy chyba mają jakieś mocne AOE ze swoich ataków. No coś, strzelają armatą, więc to nic dziwnego, ale... Ale mimo wszystko. Trzeba na to uważać. Dobra. Jakiś klejnot. Więcej opalów. Ty płytą nie musisz tak. Tak, włączyłem eksplorator Windows i płyta zaczęła się kręcić, więc za chwilę przestanie. Dobra. Okej, jeden kanonier się tu zapodział. Nie zauważył, że wszyscy jego koledzy dosyć stylowo umarli. Znaczy stylowo, nie miałem na myśli stylowo, miałem na myśli taktownie, o. Okej. Okej, on poprawił również ten błąd. Okej, kolejne zamknięte drzwi, znaczy skrzynka. Okej, co tutaj mamy? Tylko parę miksturek regeneracji. Okej, dobra. No to zobaczmy. Tutaj była jeszcze noga, to może zbadajmy ją najpierw. Tak, kolejne po prostu pokój z ogrami. A w sumie dzięki temu, że się skradamy, możemy troszkę lepszą pozycję zająć startową. Więc to jest całkiem spoko. Dobra. Otwórz ogień do niego. Pomóż do niego. A ty otwórz z ładnej kuli ognia tutaj. Okej.
Zajmij się tym kanonierem. Okej, dobra, powal tego gościa, żeby zniwelować jego strefę kontroli. Dobra, znowu rzucimy powalenie. Chociaż w sumie, skoro matka rzuca powalenie, to ty już nie musisz. Dobra. Strzelaj może do niego. Ty błogosławieństwo. Okej. Świetnie. Plany został wcześniej powalony. Okej. Dobra, strzelaj do niego. Okej, ty użyj płynnego ostrza. A ty z pociski tutaj. Ty również do kanoniera. Okej, świetnie. Eder, może zajmij się tym drugim kanonierem. Paladin tutaj sobie poradzi. Okej. No, na długo ich rzeczywiście powaliło. Bo znowu jakieś trafienie krytyczne było. Okej. Możesz coś rzucić? Nie za bardzo. A dobra, nie musisz. Tak, zdecydowanie. Jesteśmy troszkę ponad poziom wyzwania w tym dodatku. Więc to, że wybraliśmy poziom trudny przy wchodzeniu do krzepy, chyba jeszcze nie ma wpływu na te potwory, które spotykamy. Okej, zestaw obozowy. Zapamiętam o tym w razie potrzeby. A teraz idziemy dalej. Zdecydowanie jeszcze kiedyś tutaj wrócę, jak już będę miał utrzyka. Potwieram te wszystkie skrzynki. Nie będzie tam zbyt dużo ciekawych rzeczy. Ponieważ tak, jesteśmy ponad poziom. Okej, dobra, już nie musicie się skradać. Okej. Ty wyjdź do przodu, ty też. Otwórzcie ogień. Dobra, ty stań tutaj. Będziesz blokował ich po prostu. Okej. Kula ognia. Ty... Pole siłowe, wzmocniona fala. Tak. Okej. Raz więcej AOE. Dobra. Ty błogosławieństwo. Okej, ładnie. Większość została powalona. Świetnie. To może strzelaj do tego pieśniarza. Ty możesz w sumie też się zająć tym pieśniarzem. Nieważne co on tam robi, nie chcemy, żeby cokolwiek robił. Okej. Kanonier zaraz padnie. Dobra. To może rzućmy się od razu na tego pieśniarza. Okej, przerwałem walkę niechcący, ale... Dobra. Nie ma to znaczenia. Okej. Ty go ogłusz. Ty rzuć z powrotem AOE. A ty... Ale rzuć to swoje zaklęcie. W sumie nie ma po co. Rozstrzelaj po prostu. Chociaż możesz rzucić. Czemu by nie? Okej, świetnie. Możesz go przewrócić. Okej. Ty w sumie weź miecz. Ma troszkę większe obrażenia, będzie zadawał mieczem. Okej, dobra. Spróbuję jeszcze raz go ogłuszyć. A, zdominowaliśmy tego gościa, dobra. Nieważne, dobij go. Okej, świetnie. Ja tak nie otrzymujemy dużo obrażeń. Po prostu przebijamy się przez wszystko, jak przez... Jak żniwiarz przez zboże.
Ale dobra, spoko. Prędzej możemy się dostać do jakiejś warstwy fabularnej. Kiedy tak potwory padają na lewo i prawo. Okej. Przy okazji ich pewnie nie dostajemy zbyt dużo punktów doświadczenia za te ogry. Tak, 8000. Tak. Mamy już ogry w bestiariuszu. Okej, dobra, tutaj ewidentnie jest jakaś pułapka. Serio, nie potraficie jej wykryć? Okej, tu jest jakaś pułapka, ale wygląda jakby już była uruchomiona. Okej, dobra, wiecie co? Spróbujmy przejść obok. Okej, tutaj też coś jest. O! Czy to też jest ta uruchomiona pułapka? Wygląda... No tak, dobra. Może puścimy za przodem. Okej. Była pułapka. I to nieuruchomiona. Okej, dlaczego paladyn oberwał? Nie wiem. Okej, dziwne. A zobaczmy. Chybienie, jedno trafienie. Okej, pewnie znajdował się również. Tak. Pewnie znajdował się również po prostu w zasięgu czaru. Okej. Ja musiał brać to pod uwagę. Dobra. Znowu lagufaty. Okej. Dobra, zajmijcie się nimi. Ty przejdziesz się tutaj. Dobra. Ale lagufatów nie mamy w bestiariuszu. Co znaczy jakieś doświadczenie dla nas. Dobra. Wypalcie może w dowódcę. Dobra. Zapomniałem tobie broni zmienić. Dobra. Zaczynamy od ładnych powaleń. Ty ogłusz tego gościa. Ty puszczaj AOE. Okej, ty możesz również to masowe powalenie zapuścić. To nie to. No i również bardzo szybko ich mordujemy. Już prawie wszyscy padli. No te lagufaty mają mniej zdrowia niż ogry. Co ma sens. Ale tłumaczy, dlaczego tak szybko padają. Okej. Kolejne jakieś kolumny. Okej, tym razem nie było pułapki, spoko. Nie było żadnej linki, ale wolałem nie ryzykować. Okej, lagufaty. Wygląda na to, że lagufaty z ogrami niezbytnio się lubią. Odnoszę takie wrażenie. Okej. Zajmij się tym. Zajmij się tym. Ty zajmij się tym. Ty upuścił ładną kulę ognia. Okej. Może zajmij się dowódcą, co? O, paraliżył nas. Okej, trzeba będzie na to uważać w takim razie. Okej, sparaliżowali nam również kapłana. Okej, dobra. Troszkę nas tutaj biją. Ale zaraz się odgryziemy. Dobra. Musisz włączać spopielanie, myślę, że nie ma po co. Dużo obrażeń tylko sami otrzymamy. Ale możesz użyć miecza, żeby nas trochę podleczyć.
Dobra, użyj jeszcze jednego AOE. Ty strzel może. Okej, ładnie naładowałaś się. Teraz rzuć zaklęcie. A ty strzelaj do dowódcy. Okej. Te pociski nas mocno poraniły. Ale spoko, dajemy sobie radę. Okej, matka nie rzuci zaklęcia. Ponieważ tak. Okej, ładnie, paladyn nas podleczył. Kogoś ubił. Jesteś zwarczy, jesteś zwarczy, dobra. Dobra. Cofnijcie się i jego bierzcie. O! Jeszcze ktoś tutaj jest. Jeszcze jeden dowódca, okej. Dobra, zajmijmy się nimi. Dobra, z powrotem naładowałaś falę, więc jej użyj. Ty podejdź tutaj trochę bliżej. Żeby Eder również miał podejście. Okej, dobra. Jeszcze jakieś AOE? Nie za bardzo. Ale możemy zwykłą kulę ognia rzucić. Dobra. Strzelaj. I błogosławieństwo rzuć. Dobra, rzuciłeś kulę ognia, to teraz dalej. Po prostu strzelaj. No, może zajmij się tym lagufatem. Stoi tutaj tak bezczynny. Okej, dobra. Co się sparaliżowało? Spoko. Możemy ich jeszcze oszołomić, ale dobra. Myślę, że to będzie strata czasu niepotrzebna. Tak, zaraz wszyscy padną. A tak, znowu rzucili zaklęcie. Dobra. Nie pozwolimy im już kolejnych rzucać. No i spoko. To jest jakieś jezioro. Nie tutaj mogliśmy zejść, gdybyśmy na górze użyli tej kotwiczki. Jak sądzę. Stiletto lagufata. Po prostu stiletto, tylko inaczej wyglądające, okej? Okay. Czy to mają ciekawego? Nie. Tylko wątroby i ametysty mają, mają sporo ametystów. Cokolwiek to oznacza. Dobra. Tam z naszym doświadczeniem teraz... No, teraz przynajmniej coś zdobyliśmy. Okej. Więc generalnie byłbym bardziej wdzięczny, gdyby właśnie w dodatku było więcej walk z nowymi potworami, ponieważ za nie będziemy otrzymywać doświadczenie. Za walki z potworami z podstawki już nie będziemy dostawać doświadczenia. Już je wszystkie mamy. W bestiariuszu. Ryba. Okej, weźmiemy sobie. Okej. Więcej lagufatów. Dobra. Wy się zajmijcie tym. Wy się zajmijcie tym. Okej. Rzucają na nas nekrotyczne lance, ale... Nie na długo. Nie na długo. Ty coś masz? Swój bliźniaczych głazów. Okej, okay, obrażenia miażdżone. Cel, wróg. Obszar działania 6 metrów. Okej, okay, brzmi fajnie. Może niech Alat to weźmie. Oraz jakiś klucz do komnaty proroctwa. No nie, że to ta komnata na górze. To by dużo tłumaczyło. Z pewnością. Tutaj nic ciekawego. Skamieniała kość. Meh. Okej, no to dobra. Idziemy dalej, więcej lagufatów.
Puf. Już miałem coś mówić o rzutach na koncentrację, ale... Myślę, że śmierć bardziej przerywa zaklęcie niż... niepowodzenie rzutu na koncentrację. Nie udało mu się skoncentrować na życiu. Dobra. Mam nadzieję, że to jest klucz do tam wejścia na górę, do tej komnaty. Zaraz spróbujemy. Okej, dobra, to jest chyba ta komnata, tak, z której byśmy wyszli na górze. Pas trollowej skóry, wytrzymałość plus 1 na 3 sekundy. Zachuła może? To zgarnie, nie, Zachuła już chyba ma. Tak, bo zgarnął taki sam pas od Gili. Komuś możemy dać pas... Tobie możemy dać pas w sok. W sumie spoko. Masz zbyt dużo sposobów leczenia się, więc ci się w miarę przyda. Okej, dobra. Zajrzmy jeszcze do tej komnaty. Puścimy może Zachuę przodem. On pozgarnia te pułapki. Mam nadzieję, że przeżyje. Właśnie, jakiego rzuty obronne w porównaniu do innych? Wow, nawet ma lepsze rzuty obronne niż Paladyn. No nie wszystkie. Ale ma duży rzut obrony na hard. Nie dlatego, że ma dużą wytrzymałość. Okej. Okay. Więc dobra. Z przodem będziemy puszczać albo Paladyna, albo Zachuę. Myślę, że Zachuę. Już Paladyn ma mniej życia. Ogólnie ma chyba mniej życia, co? Zdrowie 1700. Tak, ogólnie ma dużo mniej życia. Ale również już też trochę został poraniony. Więc... Zachuła. Rozbrajaj pułapki rodem z The Bard's Tale. Okej. Okay. Była pierwsza pułapka. O, utrzymuje raną. Okej. Okay. To było bardziej poważne niż to, co wcześniej spotkaliśmy. Ale dobra. I tak masz jeszcze więcej zdrowia niż Paladyn, więc rozbroisz również drugą pułapkę. Okej, okay, odmrożenie. Czy to się stakuje? Hard minus 15, redukcja obrażeń minus 8, zimno. Nie, to się nie stakuje. Okej. Okay. Nie spotkaliśmy jeszcze nic, co by tutaj zadawało obrażenie od zimna, więc chyba nas nie boli brak. Okej, okay, wykrakałem. Okej, dobra, zajmijmy tutaj może obronną pozycję. Tak, teraz pewnie by się przydało jakaś broń dystansowa dla Zachuły. Ja nie wiem, czy chcę go teraz puszczać do walki w zwarciu. Ale dobra. Zacznijmy od kuli ognia może. Może otwórzmy trochę ogień. Dobra. Cofajmy się jeszcze trochę. Tak, otwórzmy. Strzelmy do niego. Strzelmy do nich ze wszystkiego, co mamy. Okej, okay, świetnie. Większa zguba lodu. Dobra, cofnijcie się. Wy weźcie swoją główną broń. I bierzemy się do roboty. Chciałem, żeby się tutaj trochę skupili. I żebym mógł ładniej im zapuścić kulę ognia. Ładna szansa trafienia, dobra. Błogosławieństwo. Ty Zachuła na razie poczekasz tutaj, aż kula ognia minie. To może zadaj im... Czy oni mają odporność na powalenie? Tak, więc nie ma sensu ich próbować powalić, więc krzyczymy na nich. Okej. Okay. Ok,
Okej, świetnie. Skupili się wszyscy na naszych. Dobra, oddajemy do nich AOE. Chcemy na nich rzucać zakaz. Nie. Mag ich oszołomi. Więc może ty po prostu strzelaj. Rzucić tą kolumnę świętego ognia. Okej. Ty rzuć płomienny miecz. Okej. Świetnie. Okej, dobra. Chyba ta kolumna po ich wykończyła, co? Tak, gdzieś tu mieliśmy zestaw odpoczynkowy, znaczy zestaw obozowy, więc zaraz zrobimy sobie przerwę. Zobaczmy, co tutaj mamy. Jakąś dużą salę. Okej, wygląda na wejście do tej sali proroctwa. Okej. Chyba tutaj był zestaw. Dobra, to przejdźmy się tutaj, odpoczniemy. I wejdziemy na górę. O, tutaj jest jeszcze jakaś sala, której nie zwiedziłem. No, tylko dwa ogry. Dobra, wszyscy na niego. Ty na niego dodatkowo. Okej. Nie wiem, co tam tego zabiło. A nie, nie zabiło, okej, dobra. Tylko leży. Świetnie. Dobra, możesz go powalić. Dobra. Czy tutaj coś będziemy mieli? Nie wiem, o co mu chodzi. Okej. Trochę kamieni szlachetnych, odcięty róg. Garot, otaczający cię świat rozmazuje się i ciemnieje. Kiedy zyskujesz wzrok, znajdujesz się w małej drewnianej chatce oświetlonej nikłym blaskiem żaru spaleniska. Nosisz kolczugę wiele na ciebie za dużą, a w dłoni ściskasz kościany róg jakiegoś morskiego stworzenia. Róg ma zastrzony koniec. Co teraz robimy, Garot? Twoja siostra Keita chowa się koło ciebie otwartymi, szerokimi oczami, wpatrując się w zablokowane skoblem drzwi chaty. Drzwi drżą i pękają od potężnych uderzeń z zewnątrz. Tuż za drzwiami słyszycie wściekły warkot. Nagle świat wokół ciebie zamiera w bezruchu. Łomotanie ustaje. Drewniane drzazgi z drzwi wiszą w powietrzu. Keita już się nie trzęsie, nawet nie oddycha. Jej oczy utkwione są w martwo w jednym punkcie. Nić esencji, która przywiodła cię do tego momentu, w wspomnieniu niemal zupełnie znika. Jednak zauważasz, że skupiając się na tym, co mogło zdarzyć się później, jesteś w stanie rozpoznać, czy faktycznie się to zdarzyło. Schowaj się przy drzwiach? Czekaj. Schowaj się przy drzwiach. Ledwie zdążysz o tym pomyśleć, gdy świat nagle ożywia, zaś drzwiami strząsa potężne uderzenie. Drzwi rozpadają się wśród krzyków dziewczynki. Wielki potwór przypominający niedźwiedzia, ale wyższy niż ktokolwiek z twojego plemienia, wpada do chaty z triumfalnym rykiem. Nie zauważa cię schowanego przy drzwiach. Dźgnij stwora od tyłu. Wbijasz róg głęboko w grzbiet pod stwora, który wije i rzuca się z bólu. Keita przemyka obok stwora i ucieka z chaty, a ty zaraz za nią. Ryki stworzenia cichną. Czy tak właśnie było? Minęło tak wiele czasu, niełatwo sobie przypomnieć. Kiedy podniosłem róg, doznałem wizji. Najwyraźniej stanowi on część hełmu. Hełm, tak, mój hełm. Pamiętam go. Ale kim byłem? Czemu nie powróciłem do cyklu? Może wiedząc, kim byłeś, dowiesz się, czy czas już ruszyć dalej. Tylko ten hełm pozostał mi z dawnego żywota. Skoro odnalazłeś część mnie w jednym jego fragmencie,
Może reszta moich wspomnień rozsiana jest po pozostałych? Może złożenie go w całości przyniesie mi ukojenie? Znajdę pozostałe części twojego hełmu. Dziękuję ci, przyjacielu. Okej, okay, znając życie, również to będzie jakiś ciekawy, magiczny hełm z fajnymi właściwościami, co nam się przyda, patrząc pod uwagę, że Bladyn nie ma zbyt ciekawego hełmu. Okej, okay, dobra. To mam jeszcze jakieś złoża. Między żyłami rudy połyskują klejnoty. Są osadzone głęboko w ścianie jaskini. Wydobycie ich w nienaruszonym stanie wymagać będzie młotka i dłuta oraz ręcznych palców. Użyj młotka i dłuta, by wydobyć klejnoty ze ściany. Okej, okay. Dłuto ślizga ci się w ręku, a nieostrożne uderzenie młotka rozbijają co cenniejsze klejnoty. Na szczęście udaje ci się wydobyć pozostałe bez problemu. Okej, okay. Staliśmy 4 razy welunę. Cokolwiek to jest. To jest jakiś składnik alchemiczny? Pewnie tak. Tylko nie wiem, nie mam pojęcia który. Tak dużo ich mamy. Dobra. Wracajmy tutaj. I dobra, tutaj mamy tą skrzynkę z zestawem. Zestawem odpoczynkowym. Okej, okay, dobra. W następnym odcinku użyjemy tego wejścia, by wrócić do górnej rudnej pieczary. Zobaczymy, czy on zawiedzie nas gdzieś indziej. Może zawiedzie nas od razu do tej sali, która była zamknięta. I myślę, że tam spotkamy Matronę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!